Nie masz pomysłu, czym posmarować chleb? To w dzisiejszym filmie podsunę Wam prosty przepis na pastę suszonych pomidorów, którą robi się 2 minutki. W tym celu musisz zaopatrzyć się tylko w suszone pomidory w oleju. Kupisz je właściwie wszędzie, w zwykłym sklepie spożywczym lub w jakimś markecie typu Biedronka czy Lidl. Najpierw przekładamy suszone pomidory do misy rozdrabniacza. Jeżeli nie masz takiego rozdrabniacza, to możesz to zrobić zwykłym blenderem. Wyławiamy je z oleju. Teraz tylko zamykamy rozdrabniacz i mielimy. Już pasta gotowa. Wystarczy tylko teraz posmarować nią chleb. I resztę pasty przekładamy do miseczki. No i wiadomo, przechowujemy w lodówce.